Wystawa koncentruje się na pracach od 1975 roku, czyli od takiego pierwszego momentu, kiedy zacząłem świadomie, pojawiła mi się wizja zostania artystą sztuk wizualnych. I to jest jakby najstarsza praca na wystawie i konsekwentnie dobieraliśmy prace w jakiś sposób reprezentatywne dla różnych okresów myślenia. Szkieletem tej wystawy nie jest chronologia właściwa czasowa, tylko jakby stworzenie przestrzeń wymiany myśli poprzez pracę na papierze i prace rzeźbiarskie i również pracę wideo. Mirosław Bałka ostatni raz pokazywał się tutaj na wystawie indywidualnej 21 lat temu, w związku z czym czas był już najwyższy, żeby zaprezentować powtórnie tego artystę, z tego względu, że jego losy artystyczne Mirosława Bałki bardzo ściśle splatają się z losami Muzeum Sztuki. Należy podkreślić, że to właśnie nasze muzeum było pierwszym, które kupiło pracę tego artysty. Warto też zwrócić uwagę na to, że to dzięki wystawie współorganizowanej przez nasze muzeum w Wielkiej Brytanii. Mam na myśli wystawę Polish Realities, której współkuratorką była Maria Morzuch, zapoczątkowała międzynarodową karierę tego artysty. Bardzo jakby staraliśmy się tak wystawę uczynić ciekawą, żeby w tych poszczególnych przestrzeniach jakby aspekt czasu nie był taki istotny, ale właśnie relacje między pracami były ważniejsze niż sprawdzanie, z którego to jest roku. Dlatego między innymi informacje dokładne o pracach nie są wywieszane przy pracach, tylko są po prostu w przewodniku, gdzie każdy może sobie sprawdzić teraz lub po wystawie. Zawsze w mojej sztuce to, co jest dla mnie ważne, jest badanie historii miejsc. Jeżeli Muzeum Sztuki w tym kształcie, w jakim jest teraz, nie było wybudowane jako Muzeum Sztuki, tylko było wybudowane wcześniej jako pałac rodziny poznańskich, także chciałem w pewien sposób, była to rodzina żydowska, chciałbym również w ten sposób bardzo dyskretny, ale jednak wizualnie mimo wszystko obecny, przypomnieć historię Łodzi, to, że to nie było od początku muzeum, że ta funkcja jakby się dopełniła jako muzeum, a wcześniej to był w wysokim standardzie przestrzenie używane przez mieszkańców tego pałacu. Dlatego to słowo hebrajskie właśnie ze względu na mieszkańców tego miejsca. Szminka na lustrze, taki bardzo prosty, można powiedzieć banalny gest, ale to jest gest w jakiś sposób dotyczący pewnej jakbyś takiej sytuacji miłosno-historycznej, taki gest odejścia. Także myślę, że tu nawet w tym prostym geście pojawiła się taka ciekawa wielowarstwowość, co mnie zawsze interesuje, wielowarstwowość interpretacyjna, że jakby można to odczytywać na różne sposoby. Nasze muzeum jest też tym muzeum, w którym znajdują się dzieła, co jest chyba unikalne, reprezentujące zarówno ten wczesny okres Mirosława Bałki, kojarzony z rzeźbą figuratywną, oraz ten późniejszy, zaczynający się wraz z początkiem lat 90., okres, w którym artysta rozpoczął pracę z obiektami o charakterze minimalistycznym, z estetyką minimalistyczną. To stwarza, myślę, bardzo szczególną sytuację i my tę szczególną sytuację chcieliśmy wykorzystać po to, by pokazać te dwa etapy twórczości Mirka Bałki, które na ogół są postrzegane i rozpoznawane jako osobne zjawiska. Myśmy chcieli pokazać obok siebie i pokazać, że mimo istotnych różnic dotyczących języka, form, tak naprawdę istnieje ciągłość taka znacznie głębsza, dotycząca fundamentalnych idei, jakie przenikają twórczość tego artysty, począwszy od prac z połowy lat 80. aż po prace współczesne.